Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a dzisiaj kontynuujemy przygodę z Lost in Random i mamy nadzieję tutaj już tą swoją kartę snów, marzeń, czy jakkolwiek inaczej chcemy ją nazwać, wykonać w pełni i może nawet zacząć używać. Czasami byłoby fajnie, trochę musieliśmy zwiedzić w poprzednich odcinkach poszczególnych lokacji i mistrzów tworzenia kart, żeby znaleźć się w tym momencie. A jeżeli wy oglądacie właśnie ten film, to zachęcam was do tego, żeby przy okazji zasubskrybować kanał, bo to zawsze bardzo mocno pomaga. Sprawdźmy sobie, gdzie idziemy. Rule Master's Way, level 5. Nawet go słyszymy już powolutku. On tam coś sobie mówi w tym momencie, więc chyba jesteśmy na miejscu. Tutaj sobie jeszcze rybkę zgarniemy. I wiadomo, pieniądze nam już nie są za bardzo potrzebne, ale tak na wszelki wypadek, gdyby nagle się nie okazało, że może ktoś... No, kostka bardzo go podziwia w tym momencie. Gdyby się okazało, że pieniądze nagle mogą się przydać, to będziemy mieli. On, Rule Master, you can do this! You're the best, remember? The best! You can do the impossible 5 times before breakfast. To sporo razy. 6? Jest, nie, myślę, że zapytamy raczej o to. Wydajesz się być zestresowany troszkę. Oh, I assure you, it's all real. Okej, okej. You're the one with the card, right? Even something? The alchemist told me you'd be coming. And I'm sorry, even with the card, but I've simply got too much to do to help you. O, to bardzo smutne w gruncie rzeczy, ale to jest przecież bardzo ważne. Oh, of that I have no doubt. Everything around me is double plus important, do yesterday sort of stuff. Look at this. New layouts for her twisted arenas. Do ASAP, of course. New mechanics for the battles due last week, assigned yesterday. Hej, czy to on nam tworzył wszystkich przeciwników w sumie poniekąd. With complimentary battlebot attack structures! And you try telling the queen, or her bloody nanny, or even those deadly three heads, that they ask for the impossible! Ha! Biedny facet dużo ma na swojej głowie, nie ma co ukrywać. All of history, but even I'm not a god! Godził się z nim już, okej. Okay. Z tym właściwie. Zakładam, że nie za bardzo. Correct. She does not. Look, your card has arrived in here somewhere, and I'll get to it when I can. Okej, okay, to niezbyt dobrze, ale proszę, to moja karta marzeń. Tam, po prostu będziemy o to mówić dream card i tyle. Hold on. What's that bloody cosmic potato come up with this time? On nawet nie wiedział, że to jest Let's tego? Take a look at your card. To bardzo ładna jest. Oh, perfect. Just perfect. As if I didn't have enough insanity on my plate already. Ooh, but then I do love a challenge. So what the heck? Okej, okay, dobrze, że ma taką naturę. Mogłoby ciężko inaczej. The card to the highest point in all of five Tropolis. Okej. Okay. To trochę niemiłe. Dlaczego? Nie możesz po prostu dać jej... Wydaje się to być rozsądne. Czego nie możesz po prostu dać jej mi? Właśnie o to się zapytamy. Okej, okay, sama karta nas zabije. Niebezpieczna sprawa z tymi kartami jest. Jeśli to moja karta marzeń, to może się uczynić bardzo potężną. Jeśli to moja karta, to pewnie będzie w stanie zrobić cokolwiek chce, prawda? Wolę w tą stronę uderzyć. Okej, okay, on nam tego nie wyjaśni w tym momencie. Spoko, jesteśmy przygotowani. Mamy w każdym razie iść na komin, jak mnie mam. What's done is done. To nie brzmiało przekonująco w 100%. Coś z tą kartą zrobił. Mam nadzieję, że to będzie faktycznie dobra karta, a nie jakaś podróbka. Chyba mamy się udać. My przyszliśmy stamtąd, tak? To chyba mamy się tutaj teraz udać. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tutaj w tych szafkach coś jest? Nie. No są jakieś duże szafki w ogóle generalnie. Jest też oczywiście menu, więc zaraz sobie z nim porozmawiamy, żeby wykupić... Pozostałe, no nie wszystkie jeszcze, ale jesteśmy już bardzo blisko, żeby za chwilę wszystkie z tych kart mieć wykupione. Okej, okay, jak sobie kupię na przykład tą, 82 karty, 3 karty właściwie zostały. Jeszcze trochę,
Ja się bardzo nie mogę doczekać tego, żeby on już żadnych kart nie miał. Może będzie miał jakiś dialog dzięki temu nowy. Może tam coś ciekawego powie. O! Proszę bardzo, ukryte pieniążki. Nie, my nie odpuścimy. Żebyśmy mieli się spotkać właśnie z samą królową za chwilę. No mamy tutaj swoją kartę uzyskać, jakby nie patrzeć. Są wszyscy twórcy, jest Visionary. Przecież to my będziemy musieli tutaj bronić ekipę tworzącą karty. No ale dobra, powinniśmy dać radę. Już to nie pierwszy raz dla nas, co? Jeśli tu pojawia? Nie, tylko po prawej stronie na szczęście. Okej. Pewnie się dodatkowi cholera, będzie ich więcej jednak. Ta zbiera energię. Z tej strony też jest, widzę, kolega. Mamy pełną rękę, więc możemy sobie rzucić, pomijając królowej gadaninę tutaj cały czas z tyłu. Zgarniemy sobie to. Właściwie to... O, to jest od razu łuk. Użyjmy tego mniejszego i zgarniemy sobie od razu łuk w takim razie. Próbujemy coś nim osiągnąć. Myślę, że zaczniemy od... Nigdy nie wiem, czy warto w ogóle walczyć z tymi małymi stworkami. W sensie tymi latającymi. Spróbujemy najpierw zacząć od tych tutaj. Dobra. Jest takie proste oczywiście, nie mają dużo HP, a mamy bardzo małą, limitowaną ilość strzał. Więc zrobimy co możemy. Dobra, mogliśmy tyle akurat. Daisy może już w tym momencie nam załatwi więcej magicznych, niebieskich tutaj kosteczek, esencji jakiejś. Byśmy mogli jakąś inną broń wykorzystać. Mamy 6 aż. Tylko, że kurczę, wolę lansę wziąć. Ale przytrzymamy sobie ten mieczyk. Poszłona nie musimy w ogóle używać. No trudno, to proszę nas stracimy. Pobiegniemy sobie gdzieś za plecy może ekipy. Kogo by tutaj walnąć? Może tego kolegę, o. O, unik. Bo tutaj na pewno coś się stanie złego. O, tutaj dużo wpadło damage'u. Tego trzeba uniknąć jednak. Jeszcze raz i proszę bardzo. Tak powinno wystarczyć. Cholera, walnął nas jednak. Dobra, pokonany kolega. Teraz musimy jeszcze... Pozbierajmy trochę więcej energii. Ja tutaj unikam kolejne ataki. Proszę bardzo. Oj, tu się kolejny generuje już. I to taki większy. Mam nadzieję, że tylko z tej strony. O, tam też się pojawiają niestety. Dobra, mamy jeszcze trochę lancy, więc... Użyjmy jej ile możemy. O, może walnie nasz... Ach. Okej, chyba walnął właśnie swojego kolegę. Tak mi się coś wydaje. Mamy pełną rękę, więc może jakaś pułapka, jakaś bombka, albo właśnie na przykład ten duch, który tutaj przeleci. Robiąc obrażenia, mam nadzieję, dużej ekipie. Tu go sobie wrzucimy od razu. Co my jeszcze możemy? Możemy zgarnąć sobie mieczyk, ale tak naprawdę zgarnijmy ten miecz i użyjmy też tego leczanka. Spróbujemy tutaj stanąć, załadujemy miecz i proszę bardzo, o. Oczywiście nie jest idealnie, ale robimy co możemy, żeby pokonać tą ekipę. Jest tu ich faktycznie całkiem sporo. Jest, on jeszcze strzela. To nawet to nas całkiem zabolało w tym momencie. Rozwalimy to, rozwalimy to, rozwalimy to, żeby jak najwięcej kryształków zebrać. Ja myślę, żeby nie jakoś tak walnęli siebie przy okazji. To by było idealnie. Okej. Okay. Uniknąłem tego ataku. Nawet tych latających zdążyłem jakimś tutaj cudem sieknąć. Dobra, rzucamy. Może jakiś potion tutaj znajdziemy, bo inaczej będzie... O, bombki też są idealnym pomysłem. Jakbyśmy takie dobre miejsce ustawili gdzieś pomiędzy przeciwnikami. I jeszcze przy okazji sobie rzucimy klątewkę. Która tutaj całą sytuację jeszcze wzmocni. Co możemy zrobić? No, kurczę, mógłbym zgarnąć w sumie tą wielką... wielki młot, który tak naprawdę nam się często przydawał. Chyba i spróbujemy od razu detonować te bomby. Proszę bardzo, troszkę... To jest całkiem spory wybuch, muszę przyznać.
Walniemy. Jeszcze raz. I jeszcze raz zdążymy. Udało się pokonać dużego. On był chyba tutaj najważniejszy jednak. O nie, dobra, to jest najważniejszy. Jednak ten Shadow Królowej zawsze tu jest dużym problemem. Próbujemy go sprowadzić tutaj w nasze pole rażenia. O, akurat się skończyło. Cholera, jeszcze ten latający frajer jeden mnie tak tutaj irytuje. Dobra, musimy zgarnąć kryształki, nie ma co. Trzeba będzie wygenerować nową talię. Nawet nie zobaczyłem. Tutaj trzeba uciec. Tutaj będziemy sobie łapać kryształki. Wysyłamy kosteczkę, żeby wszystko to zgarnęłam pełną rękę, więc wracaj do mnie szybciutko. Pięknie przyleciała, przez tworzach frunąc. Mamy okazję kolejne bomby rzucić, świetnie. Tylko że Shadow się przesunął, zapomniałem, że on się przesuwa. Dobra, szybko, proszę bardzo, tyle powinno wystarczyć, żeby go... Nie wiem, czy zabić od razu, ale... Dużo mu zrobić, duże kuku mu zrobiliśmy. Jeszcze damy radę, on się nie rusza na razie. Chyba został zaskoczony tym atakiem wcześniejszym, więc jego mamy z głowy. Teraz tych dwóch, którzy mają tą nieprzyjemną przypadłość, że nie możemy ich po prostu wprost zaatakować, bo nas porażą prądem. A my mamy aż tak dużo punktów życia, żeby sobie to móc zignorować po prostu. Dobra, kostka, wracaj. Spróbujemy, na pewno zgarniemy sobie tą tarczę. Mamy dużą, o, mamy wieżyczkę. To akurat całkiem nie najgorszy pomysł, żeby tutaj postawić wieżyczkę. Zagramy to, zgarniemy sobie na przyszłość te karty tutaj. Nie mam żadnego łuku, więc mogę zrobić tylko tyle. Jeden jest zatruty. Zbiegamy tutaj teraz, żeby ta wieżyczka jednak nie trafiła go, cholera, szkoda. Może teraz? Tak, tak jest lepiej. Jeszcze jednego traf. Nie, kurczę, szybciej. Klejarz, widzę, coś kombinuje. No chodźcie tu, koledzy, chodźcie tu. Okej, to nie zadziałało tak jak miało, niestety. Staram się jakoś kajtować, tak żeby oni przeszli za tą wieżyczkę, ale no tyle było z wieżyczki. Ona się nam bardzo przydaje generalnie. Więc nie mam, mam do niej tylko same dobre rzeczy do powiedzenia. Chyba jest ta arena, ona chyba powinna też ich pozwolić bić, jeśli się nie mylę. Potion też nam się przyda. Zresztą zaraz zobaczę. Uderzamy, nie. Okej, a teraz mu zdjęliśmy to. I temu też. Cholera jasna, dobra, to jest niezbyt dobry pomysł. Oni się ładują po chwili, może niech wejdą w to jeszcze raz, zapraszam. No to im nie zeszło jeszcze, może muszę po prostu ich uderzyć, tak? Nie, to nie jest takie banalnie proste. Może mam jakiś tutaj pocisk do uderzenia, który mógłbym... Mógłbym za plecy im chyba przejść. Nie, to raczej tak nie wyjdzie. Dobrze, no... Spróbujemy łuk zgarnąć, to nam powinno pomóc wtedy poradzić sobie z przeciwnikami. Albo wiecie co, mam całkiem lepszy pomysł i szybszy na pewno. Ci tylko nie podskoczą, a to też sobie będę chciał zgarnąć. Może nawet od razu to rzucę w sumie. Nie będę się specjalnie przejmował, tylko po prostu rzucimy wszystkie możliwości. To powinno wystarczyć spokojniej z nawiązką na ich całą ekipę. Tyle fajerwerków tutaj zrobiliśmy. Ale to jeszcze nie jest koniec niestety tej walki. To jest, oni tutaj naprawdę wszystkie próbują wrzucić na nas możliwości, jakie posiadają, tylko żeby nas pokonać. Pyk. I tutaj leży jeden. Ach, tam jeszcze duży przy okazji się pojawił. Mniej fajnie. Co on tam próbuje wygenerować. Na razie tu się położył. Duch przez niego przeszedł, okej. Teraz się skapnąłem. Akurat całkiem nieźle. Spróbuję teraz walnąć kolegę tutaj raz. Tutaj zrobimy unik, on będzie bił jeszcze raz, ale walnie właśnie swojego kolegę i jeszcze raz kolegę, świetnie. Dobra robota. Możesz być naszym towarzyszem teraz, czy on znowu będzie trzy razy bił? Pewnie tak. Rzucamy kostką. Co my tu mamy? Mamy odnowienie tego dystansowego, co mi się przyda. Zgarniemy też tutaj nasze energię, że tak powiem, żeby wykorzystać karty w pełni. Bo łuk też sobie zgarnę, to jednak z dystansu pozwoli mi pobawić się trochę bardziej z tym przeciwnikiem. Tak, żeby nie mógł podejść. Oczywiście nie zabiję go w ten sposób, bo on jest tutaj bardzo wytrzymały i dodatkowo jeszcze strzela na dystans. Chociaż nie na taki daleki dystans. Widzimy, że te jego strzały nie dolatują do nas, nie zadają nam obrażeń. Dobra. Zdejmiemy teraz kryształki z jego prawej, lewej strony. Tutaj już nas do nas dotrą. Za każdym razem trzy razy, swoją drogą. Kostko, biegnij po rzeczy, które nam się przydadzą. A my spróbujemy zgarnąć kolejny, tylko że tutaj trzeba uciec. To powinno być już prawie, że...
Mamy pełną rękę. Kostko, wracaj, rzucam. Od razu idziemy mu też za plecy. I zrobimy taką podwójną zabawę, bo postawimy mu tutaj bezpośrednio za nim oto właśnie tę wieżyczkę. Tarcze zawsze warto zgarnąć. Lansa, jakby nam się skończyły rzeczy, myślę, że nawet miecz mogę tutaj zachować, jak tylko do niego dotrę. O, proszę bardzo. I go po prostu pyk. Został zatruty. Jeszcze raz wieżyczka go walnie, co mi się bardzo podoba. Jeszcze raz go wieżyczka walnie. Tak, on się nie odsuwa. Tylko z atakami dystansowymi nawalać, więc wieżyczka ma wolne pole do popisu tak naprawdę. Co jest mega przydatne w tej sytuacji. Chyba tak spokojnie pokonamy. O, on się zaczął ruszać w końcu. Ale to wystarczyło. Czy jeszcze ktoś się pojawi? Chyba nie. 300 monet dostajemy w tym momencie. Więc chyba wszystko wykupimy ze sklepu. Może nas będziemy troszeczkę nam brakować jeszcze. No dobra, zobaczymy jak ta karta będzie działać. Okej. I to jednak była karta snów. Niech ktoś ją pieprznie po prostu w głowę. No i powiedzmy, że ktoś ją walnął. Tak mi się wydaje, przynajmniej ktoś ją walnął. Może na jedno wyjdzie właśnie w tym momencie. Gdzie my teraz się... To są sny, jak rozumiem. To jest korona królowej? No nie wiem, czy królowej, ale na pewno korona. O! Okej. Okay. Udało się ją przynajmniej w śnie pokonać, właściwie jej wysłannika, ale co to oznacza dla świata? O, to jest pytanie. Bo ten portal może prowadzić gdziekolwiek. Wyglądało jakby był bardzo gwiździstym terenem. Więc do jakiego, przez jaki portal właśnie przeszliśmy i dokąd on prowadzi, to... No nie było nic powiedziane o żadnym portalu wcześniej, jakby nie patrzeć. Dostaliśmy tylko kostkę. O, Sixtopia! Czyli dzięki naszej karcie tutaj się w ogóle mogliśmy dostać. Jakie piękne, piękne przejście, takie kryształowe jakby trochę. Zobaczymy, gdzie to się teraz wszystko podzieje. To jest, jak rozumiem, Sixtopia. Dosyć nie najgorzej wyglądające miejsce. Gdzie? Coś po boku mam wrażenie. O, pająki! Po prostu wchodzą do domku, no tak. Ostatecznie nie powinno nas to dziwić. Co za kulki? Nie wiem, może kostki z naszej kostki. Ale chyba mamy w pełni już odnowioną kostkę, nie? Tak mi się wydawało. Przynajmniej, więc szóstkę powinniśmy móc być wyrzucić. Proszę bardzo. Wyznam się, drzwi otworzą. Myślałem, że na bok się otworzą. Okej. Wszystko jest takie wykonane z tektury, tak jakby. Może? Jeszcze nie wygląda to jak miejsce, w którym ktokolwiek mógłby żyć. Ale z drugiej strony widzieliśmy ten pojazd, który tutaj się wbił. Więc może tylko front tak wygląda, a oni wszyscy gdzieś żyją bardziej w głębi. Ja odruchowo szukam Maniego w pobliżu, bo mi się wydaje, że Mani też tutaj gdzieś będzie. Ale jest niemożliwe, żeby go zabrakło w jakiejś lokacji. Ale się ciebie wraca po prostu. Pieniążki wciąż zgarniamy, tak? Więc to sugeruje, że będziemy mogli gdzieś użyć jeszcze. Jest jakiś z kolei czarny kamień przechodzący przez to wszystko? Nie wygląda to specjalnie przyjaźnie, ale...
To wie. Chodźmy dalej w każdym razie. Może nie ma żadnej Sixtopii, może wszyscy mogą żyć jak chcą, tylko wydaje im się, że może królowa tak naprawdę nie istnieje, tylko po prostu ktoś podtrzymuje plotkę o tym, że ona jest, żeby wszystkich utrzymać w ryzach. No jest wiele możliwości, na razie to tak naprawdę możemy tylko iść do przodu. Oh shit. Okej, okay. Tutaj przyszedł i zaskoczył w dół, może z kolei jest w podziemiach cała Sixtopia. Mam wrażenie, że za ścianę to słyszymy. Podejdziemy tam. Mi się przynajmniej wydaje, że podejdziemy, że nas nic nie zablokuje. O! Jest tu ktoś faktycznie mówiący coś. Woźny generalnie. Oh, heck, I'm just the same old man I always was, but bless your heart for lying, lovelies. Oh, you're here too, Albert. Hey, ugly. I'm a big, stupid cardboard person, and I'm Charles's least favorite because I'm a mean, stupid idiot who falls apart all the time. Yes, yes, Albert. Komuś tutaj nieźle odbiło. With your whole deal. Excuse me, Charles? Jak bardzo będę zaskoczony, widząc kogoś, kto faktycznie do niego coś powiedział. Na razie to on nie wie, co powiedzieć. Co tu się w ogóle dzieje? We've been here for 60 years. You ought to know what's going on by now. Yeah, what gives? Though of course not much. Jego broda jest częścią jego laski. You stand around and I fix you when you fall apart. Easy. Easy peasy. Hej, czy on myśli, że my jesteśmy z kartonu? My jesteśmy prawdziwi. Of course you are, obviously. You're all real here. Okej, jemu ostro już po prostu się odkleiło, więc tutaj chyba nie ma co próbować go przekonywać. Ale mimo wszystko widzę, że spróbujemy na miejscu event to zrobić. Charles, odkąd tutaj się pojawiłam, jesteś jedyną prawdziwą osobą. No, we're real. If we were fake, could my head fall off all the time? Oh, no, 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 don't you dare, Albert. I've had enough of that for today by far. Ale Albert, on się zawsze musi wtrącać we wszystko. Znaczy, ja jestem prawdziwy, ale wszystko poza tym jest fałszem. Oh, what do you mean I'm not real? Real? Oh, now look what you've done. You've hurt Bedelia's feelings. O nie, tego bardzo nie chcieliśmy zrobić, biedna Bedelia. Oh, she says mean things. I know, I'm gonna talk to her about it, okay? But you're real. We're all real here. Jesteś tutaj sam? W takim wypadku się nie o to zapytamy. I'm surrounded by friends here. There's Bedelia, Claude 2. Oh, Claude 2. 8 Ball, Big Tony, Little Tony, Average Tony, the hated Average Tony. Boingy Woingy, Peanut Butter and Jam, they're twins. Don, Donner, Donist, Don Ultimate, Don. Dużo Donów, bardzo dużo Donów. Ultra Panel, Don. To może być za dużo Donów. I don't need to tell you their names. We've all been here forever. Możesz powiedzieć twoje najwcześniejsze wspomnienie w takim razie? You don't talk like the others, do you? She sure doesn't. Should we be suspicious, Charles? I'm very suspicious. No, no, it's okay. It's fine to be curious, lovelies. My earliest memory. It's when my head first fell off, 40 years ago. No, it's when me and Pattycakes got married, 50 years ago. No, it was when I was young, just a child, really. The nanny came for me in that chariot that walked like a spider. She dropped me here, told me my only task in life was to take care of these props. She said my fate was never
to be anything more than a forgotten janitor. Jedny koleś. She disappeared. She never came back. And all I've done for every day of my life since then was live here alone. So profoundly alone. Surrounded only by these parodies of life mocking me every hour of every day with their ageless faces and painted on smiles and I... Oh, so I thought. But then 5 years into it, y'all started talking to me and you've never stopped since. 5 lat mu to nie może by się złamać. Trochę. Friends who'll never die. Ha ha, sure am, lovelies. Ha ha, ain't that a blessing? Ha ha, why, I must be the luckiest guy in the whole world. Woohoo! Powiedzmy. Raczej chyba nie. Czy nie, no mówił, że nie, nigdy nie wróciła. Więc nikt tutaj nie przychodzi w ogóle? They pass through sometimes. That hardly counts. They go to the tower. Look, I don't want to talk about it. Then his chariot passes through on his way to the tower. The children get quieter and quieter as the chariot moves away. Then we never hear them again. Oh, how I could visit them in the tower. What quiet fun they must be having. A, bo fun jest znany z tego, że zazwyczaj jest cichy, no nie? Dzieci, moja siostra też była przez nich zabrana. Then she's playing up in the tower all day long. How lucky. Wait. Why would the queen want the nanny to take one of us cardboard cutouts? It's never happened before. Maybe she isn't really a cardboard cutout like us? No, she is. She's just lost her mind, that's a, all. Dokładnie. I'm humoring her, see? Woźny ma plan tutaj, co zrobić, on wie. Tell me about your sister, lovely. O jej, tu są bardzo różne przemyślenia, ale możemy stwierdzić, że już jest za późno. Nie no, jej imię to Ot, ma na imię Ot i zamierzam ją uratować. Well, lovely, I learned long ago it's best not to make promises to yourself you can't keep. Now, where have I heard that name before? Oh, yes! Odd! The queen graced us with her presence not too long past, and she had a girl with her. Odd, she called her. She wore a white mask, I remember. She looked strange. Eh? Strangely happy, yes. As are we all. Już to nie była jednak radość. She didn't have time to acknowledge any of us, of course. She's very busy. But they went out that way. Right through there. W tym wypadku właśnie tędy powinniśmy pójść. Well, I won't stop you, cardboard lady. But hey, say hi to the queen for me. Pewnie. Reminder, I'm here. Przypomnimy. I'm still here. To jest bardzo smutny los tego biednego woźnego tak naprawdę. Mocno mu współczuję. Zresztą, ale przynajmniej, no co, znaczy przynajmniej, nie ma tutaj niczego przynajmniej, no ma dużo tych wycinków z kartonu, ale to przecież co to za życie, w ogóle ciekawe jak on je, jak on żyje, no ale to są już pytania takie bardziej szczegółowe. Moi drodzy, my w tym miejscu skończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało trochę. Trochę przeszliśmy znowu i za chwilę wkroczymy do tej, jak mniemam, wieży tutaj, żeby przekonać się, co stało się z siostrzyczką. Na ten moment ja wam bardzo ślicznie dziękuję, zapraszam was do subskrypcji kanału, a my się usłyszymy już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Hej!